Wałbrzych został drugim po Warszawie miastem w Polsce, które dołączyło do międzynarodowego grona zielonych miast wspieranych przez Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju. Co to oznacza dla Wałbrzycha i jego mieszkańców? W oparciu o doświadczenia Warszawy, w oparciu o przedstawiony schemat naszej wspólnej pracy, za około półtora roku do dwóch lat powinniśmy mieć w sposób uporządkowany wiedzę na temat tego, co należy zrobić w naszym mieście, jakimi środkami, to niezwykle ważne, z jakim udziałem jakich interesariuszy, aby bardzo szybko osiągnąć cel, jakim jest znaczne ograniczenie emisji dwutlenku węgla, ograniczenie emisji, niskiej emisji, no a przede wszystkim, aby uczynić nasze miasto miejscem przyjaznym do życia, kto wie czy nie, najlepszym do życia w tej dobie wyzwań klimatycznych, które dotykają absolutnie wszystkich nas, niezależnie od szerokości geograficznej. Przystępując do programu, nasze miasto musiało spełnić szereg warunków, w tym zainicjować projekty inwestycyjne zmierzające do poprawy jakości powietrza i ochrony środowiska. Kolejnym krokiem będzie sporządzenie bardzo precyzyjnego planu działania na kolejne lata. It's a statement in one place that captures both the vision of the city about what it wants to be. To deklaracja, która w jednym miejscu zawiera wizję miasta, jakim chce się stać w kontekście zielonego i zrównoważonego rozwoju. Proces tworzenia wizji jest dla nas równie ważny jak późniejsze podejmowanie działań. Daje mieszkańcom pełen obraz tego, jakie sfery traktowane będą priorytetowo. Daje inspirację do tworzenia wizji przyszłości, w jaką stronę chcą pójść władze miasta. To także pole do bezpośredniego kontaktu mieszkańców z prezydentem i partycypacji w tworzeniu planu i wspólnego wyznaczania kierunków. Projekty, które w ciągu kilku lat chciałby zrealizować prezydent Wałbrzycha, to m.in. budowa fabryki wody czy wymiana autobusów miejskich na pojazdy zasilane wodorem. Dotychczas o tego typu działaniach mówiło się jednostkowo. Wraz z wyklarowaniem się planu działania Zielonego Miasta nastąpi ich usystematyzowanie. To pozwoli z kolei w pełni skorzystać z możliwości oferowanych przez Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju.